kto tak naprawdę rządzi światem? To pytanie ludzie stawiali sobie od bardzo, bardzo dawna. W średniowieczu panował przeraźliwy strach przed teorią, iż światem rządzi szatan. Miał on rządzić światem potajemnie przy pomocy swoich agentek wiedźm. Obawa przed tym faktem doprowadziła do masowego mordu na myślących i nieco bardziej niezależnych kobietach. Potem wraz z pojawieniem się ruchu masońskiego zastanawiano się, czy czasem masoni nie wprowadzili swoich agentów w odpowiednie miejsca w rządach poszczególnych krajów i czy tak naprawdę to oni nie rządzą światem. Teraz coraz częściej i coraz bardziej na serio ludzie zastanawiają się, czy rzeczywiście nie istnieje coś takiego jak Illuminati. Tajna organizacja, która podobno wprowadza New World Order, nowy porządek świata i chce zupełnie powywracać do góry nogami nasz świat i chce sprawić, że powstanie tak zwany rząd światowy, na którego czele oni zasiądą. To się troszeczkę wiąże z pewnymi kwestiami z apokalipsy, z nadejściem antychrysta. Straszne rzeczy. To jest oczywiście spiskowa teoria dziejów. Jedni w nią wierzą, inni w nią nie wierzą, bo jak to ze spiskowymi teoriami dziejów bywa, dowodu na nią przeprowadzić jest niezwykle trudno. Czy dowód na nią przeprowadzić jest niezwykle trudno. Można jednak przy zastosowaniu logicznego myślenia i obserwacji otaczającego świata rzeczywiście znaleźć grupę, może nie osób, co instytucji, która rzeczywiście światem zachodu rządzi. Zapraszam do obejrzenia vloga. Witaj w analogowym vlogu, w którym zwykle staram się mówić na tematy mnie w jakiś sposób dotyczące, ale również na tematy społeczne i tematy, które są na tyle trudne, na tyle skomplikowane, iż rozkminianie ich, jak to ładnie mówi młodzież, sprawia, że wszyscy stajemy się bardziej inteligentnymi ludźmi i ćwiczymy nasze komórki. Dzisiejszy vlog powstał w odpowiedzi na wasze zapotrzebowanie. Coraz częściej zauważyłem, że zupełnie na serio prosicie mnie o vloga o tak zwanych iluminatach, czyli podobno potencjalnych władcach świata, którzy rządzą z nim z tylnego fotela niejako, pociągając za niewidzialne sznurki marionetek. Na ten temat vloga nie zrobię na razie, gdyż poczytałem zdecydowanie za mało jak na razie i nie chcę się zbłaźnić. Temat iluminatów jest cholernie, ale to cholernie ciekawy i cholernie, ale to cholernie trudny. Z jednej strony rzeczywiście znaki tych tajemnych iluminatów co róż gdzieś się tam pojawiają. Z drugiej strony może być to jednak wyraz zwykłego przypadku, czy zwykłych aktów kultury, albo wręcz przewrotności twórców niektórych obiektów, jak na przykład lotnisko w Londynie. Jednak postanowiłem niejako w zamian, a w zasadzie aby ułatwić wam i uprzyjemnić czekanie na ten vlog, bo vlog o iluminatach nadejdzie, chyba że mnie zabiją, a wtedy będziecie wiedzieć, że iluminaci istnieją. Żeby uprzyjemnić wam oczekiwanie, nagram vlog pod tytułem, teraz nagrywam vlog pod tytułem Kto tak naprawdę rządzi światem zachodu? Podkreślam, światem zachodu. Na końcu, jak już powiem, kto moim zdaniem rządzi tym światem, przekonam was też, dlaczego dotyczy to tylko świata zachodu, czyli naszego świata. Teoretycznie rządzimy my wszyscy. Bardzo teoretycznie suwerenem, czyli istotą zdolną do samostanowienia i podejmowania decyzji jest w demokracji naród. Czyli ty i podobno nawet ja. I teoretycznie tak zwany rząd, a przepraszam, najpierw posłowie są tylko, ja później rząd i wszystkie inne aparaty władzy są tylko emanacją
przedstawicielami narodu. W praktyce jednak taką ściemę, no nikt nie uwierzy, prawda jest taka, że rząd sobie i posłowie sobie rządzą w oderwaniu niejako od społeczeństwa, widzi to coraz więcej rzeczy i przejawem tego są coraz bardziej skandaliczne wyniki frekwencji wyborczej. Na wybory trzeba chodzić, nagrałem o tym oddzielny vlog, zapraszam do playlisty pod tytułem Analogowy Vlog. Tutaj link do niej znajduje się gdzieś tutaj cały czas. Warto chodzić na wybory, nawet jeśli uważasz, że wszyscy politycy to banda łotrów, łobuzów, którzy tylko i wyłącznie kradną. Nawet wtedy warto chodzić na wybory. Skoro już wiemy, że to, że naród jest suwerenem, jest tak samo prawdziwe jak to, że ja jestem szczupły, piękny i bogaty, to zastanówmy się, czy rządzą politycy. No politycy rządzą, ale nie do końca. Z jednej strony rzeczywiście mają oni władzę. Mają oni władzę bardzo, bardzo dużo. Niektórzy politycy są wręcz bezkarni, nawet więcej bym powiedział. Politycy z tak zwanego układu, zwłaszcza w Polsce, są bezkarni prawie zawsze. I zastanówmy się nad taką najprostszą rzeczą. Teoretycznie wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, prawda? Natomiast jeśli normalny człowiek zapomni do Urzędu Skarbowego wysłać takiego zwykłego pita, to ma przesrane. Ale jeżeli jest byłym ministrem, zasłynącym z tego, że miał masę zegarków i to może sobie zadzwonić i ma problemy z Urzędem Skarbowym, to może zadzwonić sobie do wysoko postanowionego urzędnika w Urzędzie Kontroli Skarbowej, żeby ten odwołał kontrolę, prawda? To są układy, układziki. Politycy nie tylko rządzą formalnie, nie tylko rządzi premier, ale również osoba, która tym premierem aktualnie jest, ma przywileje. To troszeczkę tak, jakby on właśnie nie był politykiem, nie pełnił urzędu, tylko był władcą. Coś jak król. Przy czym król elekcyjny i król niedożywotni, bowiem wybierany raz na 4 lata, czy raz na 5 lat, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z premierem, prezydentem, etc. Przyłapaliście mnie, nie pamiętam, czy premiera się wybiera raz na 4 czy raz na 5 lat. A, przepraszam, wybrnę z tego. Premier rządzi, dopóki go Sejm nie odwoła i tyle. Nie ma wyborów bezpośrednich na premiera przecież. Haha, wybrnąłem. Nie pamiętam, cholera, co ile są wybory do parlamentu. Nieważne. Ponieważ premier może władzę stracić, jak jego partia przestanie mieć większość w Sejmie, czy samoistną, czy koalicyjną, premier, który jest takim w zasadzie namiestnikiem króla, bym powiedział, może de facto nie tyle rządzi, co panuje, tak mi się wydaje. Widzę tutaj bardzo, ale to bardzo dużo związków między władcą, a między naszymi politykami piastującymi urząd. Między innymi bezkarność, między innymi to, że płacimy bardzo duże podatki i gówno za to mamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zauważmy, że no mówi nam się, że z naszych podatków mamy utrzymywany porządek, mamy utrzymywane granice, mamy utrzymywane armię, która będzie bronić naszych granic i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale zważmy, że w średniowieczu de facto było to samo. Oczywiście nie było opieki zdrowotnej i tak dalej, ale jak w średniowieczu na lekcjach historii nam mówiono, że zabiera się 10% tego, co ktoś zarobił tytułem podatku, właśnie nam tłumaczono, jaki to był zły władca, który tak bardzo ciemiężył lud. Natomiast teraz według różnych, najróżniejszych wskaźników zabiera nam się około 71% tego, co zarobimy, wliczając to obowiązkowe składki na ZUS, które nie oszukujmy się, tak naprawdę nie są odkładaniem na nasze emerytury, tylko te pieniądze od razu idą na konsumpcję na dzisiejszych emerytów. W związku z tym, przepraszam, wracam do celu. Politycy muszą dbać o to, żeby być co jakiś czas wybierani. Dlatego mówi się, iż istnieje tak zwana czwarta władza, czyli media. Media bowiem w teorii mogą władzę obalić. Przypominacie sobie tak zwaną aferę Rywina, gdzie media podłapały fakt, iż pan bodajże Lew Rywin przyszedł do Michnika z Agory i chciał z nim ubić deal pod tytułem sprzedam ci korzystne dla twojej spółki zmiany w ustawie. Media to podchwyciły, rozpętały burzę. W efekcie rząd SLD
Wybory nowe i do dzisiaj SLD nie może się podnieść, bo ludzie jej to pamiętają. Teoretycznie więc rządzą media. Bo jest taka zasada w sumie tak jak i w domu, tak jak i w życiu, że nieważne kto rządzi formalnie, ważne kto rządzi tym kimś, kto rządzi formalnie. Jeśli na przykład w domu jest taka sytuacja, że teoretycznie rządzi facet, głowa rodziny, ale facet, głowa rodziny słucha się we wszystkim żony i on podejmuje decyzje, ale takie decyzje, jakie chce żona, a żona znowu nie umie sobie poradzić z 9-letnim małym terrorystą, który krzykiem, płaczem i wrzaskiem wymusza, iż matka chce takich decyzji, które są korzystne dla jej dziecka, to tak naprawdę tą rodziną rządzi 9-letnie dziecko. Tak samo jest w dorosłym życiu, w świecie wielkich biznesów. Co z tego, że formalnie rządzi premier? Ważne, kogo premier się słucha. Teoretycznie powinien się więc słuchać, a w zasadzie bać się mediów. Bo jak mu media coś wyciągną, coś bardzo mocno wyjdzie na światło dzienne, jakie zrobił machlojki, to może stracić swoją posadę. Tak samo media są mu potrzebne w momencie bycia wybieranym na urząd, a konkretnie w momencie kampanii parlamentarnej, która to w konsekwencji doprowadzi do wygrania wyborów, do założenia koalicji i ta koalicja wybierze go na premiera. Teoretycznie więc media są potrzebne. Ale przyjrzyjmy się światu, że się tak wyrażę. Czy od czasu afery Rywina, która była bardzo, bardzo, bardzo temu, jakakolwiek afera doprowadziła do tak dużego przesilenia medialnego, iż doprowadziła do zmiany rządu? No nie wydaje mi się. Media po prostu są bardzo, bardzo słabe, zwłaszcza w Polsce. Są uzależnione od wielu rzeczy, między innymi od forsy. Czy nie zastanawialiście się, dlaczego w wielu mainstreamowych mediach praktycznie nie używa się nazw firm, które szkodzą? Są programy, które mówią, nie jedz tego, bo to świństwo, bo to trucizna. Ale zawsze przy okazji zasłania się producenta. Czy nie zastanowiło się was, gdy są programy interwencyjne, to te programy interwencyjne coraz rzadziej mówią o aferach, o problemach w dużych korporacjach, a zeszły na poziom czepiania się jakiegoś tam wójta w Pcimiu Górnym albo afery w sklepie mięsnym u Pawlaków? Dlaczego? Dlatego, bo duże firmy, duże korporacje zauważyły siłę, jaką ma ich pieniądz. Zauważyły, że jeżeli program interwencyjny jakiejś stacji telewizyjnej lub dział interwencyjny jakiejś gazety lub nawet gazeta, dziennik należąca do jakiejś korporacji medialnej za bardzo przypieprzy się na przykład, nie wiem, do faktu, iż w sieci sklepów X panują tak złe warunki pracy, że pani na kasie umarła, bo nie chciano jej pozwolić pójść przez 12 godzin do kibelka i umarła z wycieńczenia, bo coś tam. W takim wypadku, jak media podchwycą taką aferę, to korporacja co robi? No korporacja dzwoni do domu medialnego i mówi tak: kochany domie medialny, bardzo proszę, przestań się reklamować w tych wszystkich mediach, przestań nas reklamować w tych wszystkich mediach, które mówią takie brzydkie rzeczy o naszej korporacji. Co się w tym momencie dzieje? No w tym momencie spadają przychody mediom konkretnym i media się uczą, że wielkich korporacji nie należy się czepiać, co niestety bardzo duża część mainstreamowych mediów robi. Tak samo się media nauczyły, iż partii rządzącej się nie czepia, bo nie warto, bo można oberwać, bo hajs się nie zgadza, niestety. Jest to oczywiście sprzeczne ze wszystkimi zasadami etyki dziennikarskiej, która powinna dążyć do prawdy, do przekazywania rzetelnych informacji. Od zarabiania forsy powinien być dział reklamy, ale w praktyce jest tak, że na przykład była ostatnio afera taśmowa.
Afera taśmowa, w której ujawniono wiele konkretnych nieprawidłowości. Natomiast naszemu rządowi udało się to odwrócić kota ogonem, przeinaczyć i tak naprawdę sprawić, iż w tak zwanych mainstreamowych mediach pozwolono myśleć, iż afera taśmowa sprowadzała się do tego, iż nasi politycy są wulgarni, klną i używają rynsztokowego języka. Tam mówiono o konkretnych przypadkach łamania prawa, o konkretnych, bardzo nagannych zachowaniach, łącznie z tym, że konstytucyjna instytucja miała sprzeniewierzyć się swojej, jak to się ładnie mówi, swojej misji, temu, co ona miała robić, żeby jedna partia wygrała wybory, a druga nie wygrała wyborów. I o tym trzeba było rozmawiać, a nie o tym, czy ktoś mówi kurwa na nagraniu, no, do jasnej cholery. I co, myślicie, że dziennikarze w mainstreamowych mediach są debilami? Nie zauważyli tego, co ja? Nie zauważyli, że się mówi nie o tym, że facet zadźgał żonę nożem, tylko o tym, że miał plamę na koszuli, bo to tak naprawdę taka jest różnica w ciężarze sprawy? Nie, nie są debilami. Na pewno ktoś z góry kazał im, dobra chłopaki, teraz ciągniemy ten temat, tamtego nie, 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 tą linią pójdziemy. W wielu mediach tak było, naprawdę. I teraz zastanówmy się, kto tak naprawdę w tym wszystkim rządzi. Może rządzą korporacje? No nie. Korporacje mają bowiem jeden problem, a mianowicie są zadłużone. Pamiętacie, jak mówiłem wam w takim vlogu pod tytułem o oszczędzaniu. Mówiłem wam, że oszczędności dają wolność, bo jak mamy długi, to tak naprawdę stajemy się niewolnikami banku. Bingo. Tak samo jest w przypadku korporacji, a zaraz powiem, że tak samo jest w przypadku rządów. Słuchajcie, to jest książka Marcina Przybyłka pod tytułem CEO Slayer. Tutaj jest taka sytuacja, w której redaktor naczelny rozmawia sobie dużego medium w tej książce, rozmawia sobie z PR-owcem. I PR-owiec chce utrącić łeb sprawie. Naczelny jest fajny, ma jaja, działa z pasją, mówi PR-owcowi, wypierdalaj! A wtedy PR-owiec coś mówi, a wiesz co, misiu? Bo my należymy do takiej korporacji, a ta korporacja należy do banku, a wy macie dług w tym banku. W związku z tym zamknij mordę i pisz to, co cię poproszę, bo jak nie, to bank za chwilę zażąda spłaty kredytu. A, nie masz tych pieniędzy, a, zbankrutujesz. No to się cicho i rób to, co chce, bo przestaniesz istnieć. Tak niestety jest w dorosłym życiu. Korporacjami poniekąd rządzą banki. I banki rządzą też rządami. Słuchajcie, bankom na przestrzeni lat, a w zasadzie instytucjom finansowym, ja tutaj powiedziałem z wielkim uproszczeniem, instytucjom finansowym, które się wywodzą z banków, początkowo był tylko bank, a później wymyślono różne inne instytucje, jak na przykład banki inwestycyjne, jak na przykład firmy, które dają ratingi, czyli oceniają wiarygodność kredytową poszczególnych krajów. Powstało wiele różnych instytucji finansowych. I tym instytucjom finansowym udało się przekonać zarówno ludzi, poszczególnych Kowalskich, jak i rządy, iż zadłużenie jest czymś normalnym. Że każdy jest zadłużony, każdy musi się zadłużać i jest to najzwyczajniej w świecie normalne. Normalnym jest to, że jeżeli kupujesz mieszkanie, to masz kredyt hipoteczny i normalnym jest to, iż w budżecie każdego zachodniego państwa istnieje coś takiego jak deficyt budżetowy. I teraz tak, politycy, tak samo jak przysłowiowy Kowalski, mogą spotkać się z tym, iż jeżeli nie będą grzeczni, nie będą się słuchać banków, to banki, oczywiście instytucje finansowe, każą im ten kredyt spłacać jak najszybciej. Każą im spłacać szybciej, a konkretnie nie udzielą im nowego kredytu, bowiem pieniądze dla krajów zwykle są pożyczane przez tak zwane obligacje, które mają termin wykupu. Czasem kilkumiesięczny, czasem roczny, czasem pięcioletni i chodzi o tak zwane refinansowanie. Gdy zapada termin jednego wykupu obligacji, czyli rząd musi zapłacić temu, kto posiada obligacje, jednocześnie musi sprzedać nowe obligacje, żeby mieć pieniądze na
na spłatę tych starych obligacji. Tak, 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 tak. To jest spirala długów, spirala zadłużenia. To jest dokładnie to, przed czym rząd za pośrednictwem różnych kampanii społecznych przestrzega Kowalskiego. Rząd mówi Kowalskiemu, jak wziąłeś kredyt, to później weź się do pracy, zarób i oddaj. Nie rób pod żadnym pozorem czegoś takiego, że bierzesz kredyt A, a później, żeby spłacić kredyt A, to bierzesz kredyt B. Tobie nie wolno, ale rząd sam tak robi. I rząd, jak mówi o naprawie finansów publicznych, to co robi tak naprawdę? Chce zmniejszyć tempo, chce zmniejszyć deficyt budżetowy. Deficyt budżetowy jest tym, ile pieniędzy w danym roku zabraknie państwu. Ile państwo więcej wyda, niż zarobi. Czyli deficyt budżetowy jest przyrostem długu. Zmniejszając deficyt budżetowy, zmniejszamy tempo przyrostu długu, a nie pozbywamy się długu. Każde państwo zachodnie jest zadłużone. Część jest zadłużonych tak bardzo, iż każdy człowiek musiałby odłożyć, musiałby pracować przez prawie rok, żeby oddać te pieniądze, bowiem zadłużenie części krajów sięga już rocznego PKB. W Polsce, kurczę, przyznaję się, nie sprawdziłem, ale bodajże każdy Polak żywy jest winny instytucjom finansowym z tytułu zadłużenia Rzeczpospolitej Polskiej około 20 tysięcy złotych. Można to dokładnie sprawdzić i sprawdzę, obiecuję, dam link w opisie. I teraz tak, jest prosta piłka. Jeżeli instytucje finansowe obniżą Polsce tak zwany rating, to nikt Polsce pieniędzy nie pożyczy. Czy nie pożyczy pieniędzy Francji, Hiszpanii, Stanom Zjednoczonym, wszystko jedno. Obniżenie ratingu poniżej pewnego poziomu oznacza tak naprawdę bankructwo danego kraju, ponieważ nie będą oni mieli pieniędzy na spłatę długów, ponieważ oni spłacić długi mogą tylko z tego, co znowu pożyczą. W związku z tym, jak im nikt nie pożyczy, to nie mają pieniędzy, to zbankrutowali. Tak, tak. I w tym momencie instytucje finansowe mają bat na każdy rząd. A bat ten brzmi: jak nie będziesz, misiu, grzeczny, jak nie będziesz, misiu, robił tego, co chce, to przestaniesz być premierem. Ponieważ jak twój kraj zbankrutuje, to chyba jest normalne, że będzie dom zamieszki, że będzie rewolucja i że cię ze stanowiska odwołają. I jakie są przejawy tego, że rzeczywiście instytucje finansowe rządzą światem? A no, przejawy są takie, że są one w sposób nieprawdopodobnie dobry traktowane przez państwa, różne państwa, na tle innych przedsiębiorców. Nawet w ten sposób, iż politycy narażają się na gniew, a nawet wręcz furię społeczną, po to tylko, żeby zadowolić różne instytucje finansowe. Kryzys gospodarczy. Skąd się wziął kryzys gospodarczy? Kryzys gospodarczy wziął się tak naprawdę z banki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię oddzielny vlog o tym kryzysie na rynku, skąd się wziął kryzys gospodarczy. Tutaj nie chcę aż tak bardzo zbaczać z tematu. Dajcie znać w opisie, czy chcecie, żebym o tym porozmawiał. Jeśli będziecie chcieli, porozmawiam. W każdym razie wywołały go instytucje finansowe, wywołały go banki, konkretnie kilka banków, w tym banki inwestycyjne. One go wywołały, one są winne. Co zrobił rząd? No i w związku z tym ludzie mieli problem ze spłatą tych kredytów, potracili domy, straszna tragedia poszczególnych ludzi. I pojawiła się możliwość bankructwa tych instytucji finansowych, które wywołały kryzys. Każdy normalny rząd, każda normalna, na trzeźwo działająca osoba powiedziałaby tak: ty spierdoliłeś, ty płacisz, schrzaniłeś, bankrutujesz, trudno. Natomiast co zrobiły rządy? Rządy stwierdziły, że system finansowy nie może upaść, okej, zrobili nam kryzys, okej, sprawili, że mamy wszyscy problem, ale teraz musimy zabrać wam z waszych podatków nowe pieniądze po to, żeby ratować ten system, który nas wpędził w kłopoty. Tak. No, można by pomyśleć, że rząd da w tym momencie pieniądze ludziom,
którzy wzięli kredyty i nie mogą ich spłacić. No bo jak da pieniądze klientom tych instytucji finansowych, tych banków, to ci ludzie oddadzą pieniądze bankom, banki w związku z tym dostaną zwrot tego, co pożyczyły, nie ma kryzysu, wszystko jest okej. Okay. Nie, ty rząd nie dał ludziom, którym pośrednio to zabrał, no bo przecież pieniądze z podatków pochodzą od ludzi, prawda? Nie, dał je bankom. Wymyślił sobie tak, że ludzie nadal będą winni te pieniądze, a banki dostaną po prostu hajs. W związku z tym i dostaną hajs, żeby przetrwać, a ludzie nadal będą tracili te domy i nadal będą im winni pieniądze. No włos się na głowie jeży. Bardziej włos się na głowie jeży, jeśli dowiemy się jeszcze, że pieniądze z tych quasi dotacji w Stanach Zjednoczonych poszły między innymi na premie dla szefów tych instytucji finansowych, które wywołały kryzys. No to już się tak w głowie nie mieści, że w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Central Parku w Nowym Jorku, powstało miasteczko namiotowe, o którym się mało mówi. Tam powstało coś, taki właśnie odpowiednik, jak u nas są czasem białe miasteczka naprzeciwko siedziby premiera. Tak, tam jest takie poczucie niesprawiedliwości. Ści takie duże prawdopodobieństwo, że ludzie się wkurzą. A i tak rząd to robi. Jedynym rząd Stanów Zjednoczonych, podobno przywódca wolnego świata, no to przywódca wolnego świata robi to, co jest w żaden sposób nieakceptowalne ze społecznego punktu widzenia. Ktoś wywołał kryzys. Ten ktoś dostaje pieniądze podatnika, żeby nie zbankrutować. Nie człowiek, który jest poszkodowany, tylko ta instytucja. Ta instytucja daje sobie gigantyczne, swoim prezesom, swoim szefom, gigantyczne nagrody i co? I gówno. I nic się nie dzieje, nikt nie robi z tym porządku. Tak może się zachować tylko człowiek niedziałający racjonalnie. Tak może się zachować tylko człowiek szantażowany. Tak, nie bójmy się tego słowa, szantażowany. Spójrzmy na rynek polski. U nas banki są, nie ma aż tak jaskrawych przykładów, bo u nas na szczęście kryzys finansowy nie doprowadził do tego, iż dotujemy banki bezpośrednio, ale my dotujemy banki pośrednio. I tutaj kilka przykładów. One się będą również wiązały z rynkiem finansowym. Swego czasu było coś takiego jak kasy mieszkaniowe. Była to taka swoista umowa, swoisty deal z bankiem. On wyglądał tak. Najpierw Kowalski, w tym wypadku Krzyś Woźniak, bo ja też się dałem na to złapać. Najpierw Krzyś Woźniak wpłacał do banku pieniądze na bardzo gówniany procent. Natomiast potem jak bank przez kilka lat potrzymał te pieniądze na bardzo gównianym procencie, to bank był zobowiązany zapłacić, dać Krzysiowi kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ta też bardzo niski procent. Czyli to był taki swoisty deal pod tytułem: teraz Krzysio dostaje gówniane odsetki, a później bank od Krzysia dostanie gówniane odsetki. W umowie było napisane, że jest to pewien ułamek stopy procentowej, jednej ze stóp procentowych podawanych przez Narodowy Bank Polski. Dwie rzeczy, dlaczego uważam, że lobby bankowe sobie to załatwiło. Po pierwsze, największą zachętą do skorzystania z kasy mieszkaniowej było to, iż pieniądze wpłacone na kasę mieszkaniową można było odpisać od podatku. Czyli kto zrobił tą swoisty deal z bankiem, dostawał od polskiego wujka sama, dostawał od polskiego rządu 18% tej kwoty. Wydaje mi się, że wtedy był procent, podatek 18%. Czyli za każdy 1000 zł, który wpłaciliśmy do banku, polski podatnik dawał 180 zł. Prawda, że deal życia? Tylko tyle, że te 180 zł nie płacił bank, który korzystał na tej umowie, tylko polski rząd, polski podatnik właśnie w formie ulgi podatkowej. Dalej. Tak się zrobiło, iż później były, no oczywiście przez lata ludzie wpłacali pieniądze, nie tylko ja, do tych kasy mieszkaniowej, dostawali odsetki poniżej inflacji, więc tracili na tym, ale byli w miarę zadowoleni, no bo te 18% z podatku było bardzo okej. No i później przyszedł czas na zawarcie tak zwanych umów kontraktowych. Czyli tam dostawaliśmy 1/4 normalnych odsetek, tutaj mieliśmy dostać też 1/4 normalnych odsetek. Kredyt za 1/4 normalnych odsetek. Ale lobby bankowe załatwiło sobie, iż polski Sejm ustawił uchwałę, że okej,
Odsetki w tym kontraktowym kredycie mają być takie jak w umowie, ale nie mniej niż. I te nie mniej niż było takie, iż w zasadzie kredyt kontraktowy był gówno wart, bo pamiętam, że to było mniej więcej. Tutaj mówię z głowy, przyznaję się, nie sprawdziłem tego, a nie chcę teraz przerywać vloga. Wydaje mi się, że te nie mniej niż było nie mniej niż 4%. A w tym momencie, a w tamtym okresie taki normalny kredyt z rynku można było wziąć chyba za 3,5 albo 4,5, coś takiego. Pamiętam, że tego kredytu kontraktowego nie wziąłem, bo różnica w oprocentowaniu była śmiesznie niska, a bank dodatkowo tam chciał jakichś chorych obwarowań, co też jest dziwne, bo niby taki sam kredyt, a tutaj nie, to zupełnie jakby się bank nie chciał wywiązać z umowy, nie chciał wywiązać z kontraktu. I co? Polski Sejm dwa razy dał bankowi hajs. Raz mu dał hajs w taki sposób, że dał hajs mnie, tak zwolnienie podatkowe, żebym ja podpisał z nim umowę, a drugi raz dał im hajs, że zrobił taką ustawę, żeby bank de facto nie musiał się wywiązać ze swojej części umowy. Prawda, że miłe? Teraz popatrzmy sobie dalej. Wszelkie te programy pod tytułem Rodzina na swoim, Młodzi na swoim, etc. Czy zauważyliście, że tam mamy do czynienia tylko i wyłącznie z dopłatami do kredytów, a konkretnie z dopłatami do odsetek? Polski rząd dorzuca się człowiekowi do spłaty kredytu. Nie ma w tym nic złego, bo co do zasady, oczywiście trzeba pomóc młodym ludziom w zakupie pierwszego mieszkania, ale dlaczego przy okazji promuje się to, iż wzięcie kredytu na mieszkanie jest oczywiste? Dlaczego jest tak, że... polski rząd przeznacza, iż na dofinansowanie odsetek przeznacza 30 tysięcy złotych. Dlaczego osoba, która nie bierze kredytu, nie może dostać tych 30 tysięcy złotych i po prostu kupić sobie mieszkanie, bo na przykład ma taką fajną rodzinę, dużą, i rodzina ma taką zasadę, że jak ktoś się wyprowadza od rodziców, to cała rodzina się zrzuca, powiedzmy, po 10 tysięcy i kupują sobie mieszkanie. Nie chce kredytu. Dlaczego nie może dostać tych pieniędzy, które normalnie państwo zapłaci bankowi? Promujemy branie kredytów. Zwłaszcza, że banki są oczywiście bardzo cwane i wymyśliły sobie, iż kredyty właśnie w tym programie Rodzina na swoim i tak dalej, co do zasady były droższe niż kredyty normalnie na rynku. One były droższe, ale ponieważ państwo się dorzucało, to w sumie rata dla Kowalskiego była mniejsza, więc Kowalskiemu się opłacało. Dla Kowalskiego były tańsze, ale ponieważ do raty dorzucało się państwo, to bank zarabiał więcej. Kolejny sposób na dotowanie państwa, dotowanie banków przez państwo niejako tylnymi drzwiami i w taki sposób, że de facto nie ma się o co przyczepić, bo już tu widzę masę hejtu w komentarzach pod tytułem: ten Woźniak to jest jakiś popierdoleniec, on nie chce, żebyśmy mieli swoje mieszkanie, on nie chce, żeby było wsparcie dla młodych. Nie, Woźniak chce, żeby było wsparcie dla młodych, Woźniak wam tylko uświadamia, że przy okazji wspierane są głównie banki. Jeśli państwo chce wesprzeć każdego młodego, który chce sobie kupić nowe mieszkanie, to niech wspiera go w taki sposób, jak ten młody sobie życzy. Jeśli młody na przykład chce mieć 30 tysięcy dopłaty do kredytu, niech dostanie 30 tysięcy dopłaty do kredytu. A jeżeli młody życzy sobie 30 tysięcy do ręki, to niech dostanie 30 tysięcy do ręki. A jeśli młody sobie życzy ulgę podatkową, to niech dostanie ulgę podatkową. Trzy dychy jest trzy dychy. Dlaczego przy okazji musi zarabiać bank? Analogicznie sprawa, pamiętacie może, była taka afera z opcjami walutowymi. Nagle się zdał, opcja walutowa co do zasady zabezpiecza przedsiębiorcę przed wahaniem kursów walut. Przedsiębiorca, który zarabia w innej walucie niż ma koszty, może umówić się z bankiem tak. Czym są opcje walutowe, jeśli chcecie, to wam wytłumaczę w kolejnym vlogu. Co do zasady, opcja walutowa wygląda tak, że przedsiębiorca płaci bankowi pewną sumę pieniędzy, w zamian za to bank zobowiązuje się sprzedać lub kupić od
od przedsiębiorcy określoną liczbę waluty po określonej cenie. Chodzi to mniej więcej o to, że jak ja na przykład mam coś wytworzyć i sprzedać Niemcom i mi się biznes klei przy 4 zł, ale ja się boję, że za chwilę złotówka będzie po 3,50, czyli że a przy 3,50 za euro już mi się biznes nie klei, to ja w tej chwili płacę powiedzmy 1000 zł bankowi w zamian za to, że bank zobowiązuje się niezależnie od kursu kupić ode mnie za pół roku 1000 euro po 4 zł. Oczywiście tutaj w cyferkach to pomyliłem, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Tymczasem była sytuacja taka. Media wrzeszczą. Złotówka będzie się umacniać, będzie się długo umacniać. Nie ma opcji, żeby spadła. I robi się ofensywa banków, nawet telemarketerów, które oferują przedsiębiorcom opcje, ale opcje w drugą stronę. Tutaj bank chciał kupić od przedsiębiorcy opcję walutową. Zwykle mu sprzedaje, czyli bank bierze pieniądze w zamian za to, że zabezpiecza przedsiębiorcę, a tutaj bank zapłacił przedsiębiorcy za to, że de facto został zabezpieczony bank. Wyglądało to mniej więcej tak. Przedsiębiorca dostawał pewną sumę pieniędzy w zamian za to, że obiecywał sprzedać bankowi w przyszłości określoną sumę dewiz po określonym kursie. Wszyscy myśleli, że dewizy będą tanieć, że złotówka będzie się umacniała. W związku z tym dla przedsiębiorcy to był deal życia. Teraz dostaje pieniądze i jeszcze ma gwarantowane, że sprzeda po dobrym kursie waluty bankowi w przyszłości. Po dobrym kursie, gdyby waluty taniały. Niestety waluty zdrożały. W związku z tym firmy były zmuszone do takiej akcji, czy że kupią waluty gdzieś na rynku drogo i sprzedadzą bankowi tanio. W tym momencie po prostu traciły na całej tej operacji. Masę firm popadało. Był to ewidentny przekręt, bo banki w tej formie opcji normalnie nie sprzedają. I co? I gówno. Nie zaczęła się żadna afera, nikt się do tego nie przyczepił. Nawet więcej, pojawiły się jakieś próby pomagania. Był Pawlak bodajże, chciał te opcje unieważniać, bo tam było coś wybitnie nie tak i co? I gówno, i nic. Tak samo z kredytami hipotecznymi we frankach. Jak frank był bardzo, bardzo tani, banki wręcz wrzeszczały. Weź kredyt we frankach, złotówka będzie mocna, to jest najlepszy możliwy kredyt. Tyle tylko, że później złotówka się osłabiła, frank zrobił się drogi i ludzie wzięli 100 tysięcy kredytów we frankach i nagle są winni bankowi 200 tysięcy. No, masakra. Wydaje się, że banki po prostu zrobiły jeden wielki wałek, że banki ustawiły kurs złotego. Że wiedziały, że ustawią kurs złotego i zastawiły pułapkę. Pułapkę zarówno na polskich przedsiębiorców w postaci tych nieszczęsnych opcji walutowych oraz na polskich konsumentów w postaci kredytów hipotecznych w walucie obcej. I co? I nic! Bo nikt się do banków nie przyczepi. To znaczy, że banki, a w zasadzie instytucje finansowe rządzą światem zachodu. Teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, może tak być, ponieważ w świecie korporacyjnym jest tak, że bank należy do banku, firma do firmy. Może tak być, że rzeczywiście, jak się pójdzie po drabince i jeden bank ma trzy inne po sieci powiązań, rzeczywiście może tak być, że całym systemem bankowym światowym rządzi grupa ludzi. Rzeczywiście w tym momencie ci ludzie rządzą światem zachodu. Tak. I nie bójmy się tego słowa powiedzieć. Ten, kto rządzi systemem bankowym, ten rządzi światem zachodu. Dlaczego światem zachodu, a nie światem w ogóle? Z dwóch powodów. Po pierwsze, świat muzułmański ma zupełnie inny system bankowy, który się rządzi zupełnie innymi zasadami i tam banki, ponieważ tam są inne zasady, nie mogą wpływać na muzułmańskie rządy. Po drugie, zarówno muzułmańskie rządy, jak i azjatyckie rządy
co do większość azjatyckich rządów, nie są zadłużone. Jak można wpływać na przykład na władcę Arabii Saudyjskiej pod tytułem: bo jak nie będziesz grzeczny, to nie dostaniesz kredytu, jak on ma rezerwy walutowe, jak on ma więcej pieniędzy niż wydaje, on nie jest zadłużony, on ma oszczędności. Jak można wpływać na rząd Chin, skoro rząd Chin ma oszczędności i tak dalej, i tak dalej. Tam się nie da. Dlatego śmiem twierdzić, że bankierzy rządzą tylko i wyłącznie światem Zachodu. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ponieważ temat jest bardzo, bardzo gorący. Bardzo bym prosił, żeby komentarze, które będą, były kulturalne i były merytoryczne. Postaram się do nich odnieść. A przy okazji, skoro o finansach mówimy, chciałbym bezczelnie zareklamować kilka gier, żeby poprawić swoje finanse. W opisie macie reflinka do darmowej rejestracji do 2 darmowych gier ekonomicznych. Anno Online, w którym właśnie zaczynamy swoją przygodę, gdy system bankowy się w Europie w zasadzie tworzył, czyli we wczesnym renesansie przypływamy do nowego światu i tworzymy tam samowystarczalną osadę. Natomiast The Settlers Online jest to bardzo podobna gra ekonomiczna, ale w świecie fantasy. Jest to, obie te gry w ogóle, zarówno Anno Online, jak i Settlers Online, są bardzo dobrze zrobione, mają bardzo dobry system ekonomiczny i są to wersje darmowe, wersje online'owe starych, pełnopłatnych, pełnoprawnych gier komputerowych. Do Settlersów mam dodatkowo fajny trik, fajny plus. Reflink, który jest w opisie, jest reflinkiem specjalnym. Każdy, kto zarejestruje się z niego i założy nowe konto w systemie Uplay, czyli nowe konto właśnie w tym systemie gier Ubisoftu, dostanie na start za darmo 20 robotników i 400 sztuk każdego surowca. A mówiąc o grach strategicznych i ekonomicznych, nie wolno zapomnieć o Heroes of Might and Magic Online, czy też Might and Magic Online Heroes. Reflink do rejestracji do tej gry również znajduje się w opisie. No tutaj już nie trzeba tłumaczyć. Darmowa, przeglądarkowa wersja legendarnych Heroesów. Pozdrawiam i zapraszam. A wy pamiętajcie, jeśli niedługo przestanę nagrywać, jeśli niedługo zniknę lub zacznę mówić, iż tak naprawdę to ja zawsze kochałem ZUS, to znaczy, że miałem rację, a szefowie banku to są ci cholerni iluminaci. Pa, pa!